Oczywiście czas na rozmowę. Łączymy się ze Zbigniewem Ziobro, byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa. Panie ministrze, na początku chciałbym zapytać o to, czy takie badanie się odbyło, czy ktokolwiek pana badał. Tutaj mamy taką informację ze strony przewodniczącej tej komisji, która mówi, że takie badanie się odbyło, że biegły przygotował pełną dokumentację. Czy takie badanie faktycznie się odbyło, czy też nie? Nie, oczywiście takie badanie się nie odbyło, tak jak napisałem wczoraj w twicie. Nikt nie próbował się nawet ze mną w tej sprawie skontaktować, zapytać o cokolwiek. Także dementuję te informacje, jeśli takowe są. Jest to rzecz jasno zaskakująca, aby wyrażać opinię na temat aktualnego stanu zdrowia człowieka w ważnej sprawie, jak się wydaje. Rangę jednej z głównych spraw w kraju się im nadaje, bez próby zbadania, a nawet rozmowy, by uzyskać jakiekolwiek wyniki badań, bo przecież jest rzeczą powszechnie znaną, że leczy się również za granicą, że tam też mam wykonywane aktualne, między innymi badania, nie tylko w kraju, więc tak to wygląda od strony profesjonalnej. Panie ministrze, na 14 października wyznaczono ten termin, kiedy ma zostać pan przesłuchany. Czy pan pojawi się wówczas na tej komisji? Panie redaktorze, do tego pytania jeszcze się odniosę, zanim dojdzie do 14 października i przedstawię swoje stanowisko. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że Donald Tusk był poinformowany, co każdy może przeczytać w mediach, przez Komisję Europejską, jest organ, który jest mu niezwykle bliski, o ogromnej tragedii, która może dotknąć Polskę i wielu naszych rodaków. I zamiast skorzystać z tych informacji i zapobiec tragediom, śmierci też osób, które mogły ewakuować się, starszych osób odpowiednio wcześnie, zniszczenia dobytku, majątku, bo pewnych oczywiście elementów majątku nie da się uratować przy tak ogromnej skali tragedii, ale choćby te samochody, które widzieliśmy, jak płynęły, część rzeczy można było przenieść. Do tego jest ważna informacja. To on wprowadzał Polaków w błąd, mówiąc, że dane nie są alarmistyczne, a miał bardzo alarmistyczne dane. I rozumiem, że teraz chodzi o to, aby zorganizować spektakl kosztem w tym momencie mojej osoby, odwracając uwagę od skrajnej kompromitacji Tuska i jego ekipy, która nawet z przyjacielskiej informacji ze strony bliskiej mu Komisji Europejskiej nie skorzystała, by ratować ludzkie życie i zdrowie Polaków, a nawet dla jakichś korzyści wydumanych politycznych, udając profesjonalistę, pan premier wprowadzał Polaków, w tym tych, których dotknęła ta tragedia, czy mi lada chwila miała dotknąć w błąd co do rzeczywistego stanu rzeczy, a konsekwencje są straszne. Proszę wyjaśnić rodzinie, która straciła osoby bliskie, ktoś zginął, że nic się nie stało, że to wprowadzenie w błąd nie miało znaczenia. Więc o tym tak naprawdę jest dzisiaj ta sprawa związana ze Zbigniewem Ziobrą. Natomiast oczywiście z własnych, więc to jest sprawa najważniejsza, mi się wydaje, bo tragedia w postaci śmierci ludzi, chciałbym wyrazić też współczucia z wszystkimi, których ta tragedia dotknęła, jest dużo ważniejsze w tym momencie niż Zbigniew Ziobro i pomoc dla tych ludzi jest też absolutnym priorytetem i powinna być rządu, ale widać, że coś innego ich bardziej ma zajmować, w każdym razie opinię publiczną. Natomiast ta akcja z wykorzystaniem czy atakiem na mnie, to nie jest coś, co się wydarzyło po raz pierwszy. Przypomnę państwu, że kiedy rozchorowałem się, starałem się tą informację, no dla mnie bardzo osobistą, intymną i przykrą, zachować wyłącznie dla siebie i swoich najbliższych. No ale zostałem zmuszony do upublicznienia faktu, że leżę w szpitalu, że jestem chory na śmiertelną chorobę w wielu wypadkach, w większości wypadków, bo zdaniem lekarzy i statystyk, które jak się wydaje nie kłamią, większość ludzi z takim rozpoznaniem, które u mnie stwierdzono, zdecydowana większość ludzi nie przeżywa 5 lat. To są dane obiektywne. Więc nie chciałem tym epatować opinii publicznej, bo nie muszę tego wyjaśnić dlaczego. Natomiast pan na polecenie polityczne pana Donalda Tuska najwyraźniej
rozpoczęła się akcja szkalowania mnie kłamstw, insynuacji, że rzekomo udaję, symuluję chorobę, że mam jakiś paszport w Watykanie, nawet pojawiały się jakieś bzdury, że dyplomatyczny, że no była ta słynna, mówię też, wypowiedź dwóch najbardziej znanych onkologów w Polsce, pana Mraza i Giertycha, którzy stwierdzili, że insynuowali, że ja wymyślam też chorobę nowotworową. A czy ktoś pana ministra przeprosił za te oskarżenia, za te pomówienia? No, myślę, że to jest pytanie retoryczne, panie redaktorze. W każdym razie byłem zmuszony do tego, aby sprawami, które każdemu Polakowi, gwarantuje polska konstytucja, prawo, powinny być uszanowane, zwłaszcza w przypadku ciężkiej choroby, musiałem dzielić się tymi swoimi doświadczeniami i udowadniać, że nie jestem oszustem, że nie symuluję. No i teraz, kiedy słyszę kolejne te wypowiedzi, no jako żywo jest powtórka z rozrywki i jest kolejny raz ta sama operacja z nienawiści Donalda Tuska osobistej wobec mnie realizowana i to jest interesu, chęci odwrócenia uwagi od jego osobistej odpowiedzialności za śmierć i straty materialne gigantyczne wielu ludzi, które oczywiście też by nastąpiły, ale w skali dużo mniejszej, gdyby poinformował i zrobił z tą informacją, którą uzyskał, to, co miał święty, bezwzględny obowiązek zrobić, czyli oszczek ludzi, aby ratowali swoje życie, swoich bliskich, starszych ludzi, swój dobytek. Więc teraz chodzi o to, aby igrzyska zrobić znowu moim kosztem i do tego to właśnie zmierza. Panie ministrze, o jeden jeszcze wątek chciałbym zapytać, a mianowicie padają zarzuty pod pana adresem, że mógł pan zeznawać w lutym bądź marcu. Jak odniesie się pan do tych zarzutów, które pod pana adresem padają? No, to ta informacja, że jedna z osób przedstawicieli Platformy, w tejże komisji, realizując to zlecenie, takie rzeczy opowiada. Chyba to brak słów, jak mi powiedział. W lutym przecież ja byłem na etapie bardzo intensywnego leczenia z niepewnymi rokowaniami, a na przełomie lutego i marca miałem tą niezwykle ciężką operację, przeszło 8-godzinną, z komplikacjami, które zresztą miały miejsce, są obiektywne przecież fakty. Więc jak ja mogłem być zdrowy i dostępny w tym momencie dla komisji śledczej, no to jest kompletne, można powiedzieć, w normalnych warunkach jakieś szaleństwo, głupota, ale tutaj nie ma głupoty i szaleństwa. To jest po prostu przemyślana perfidia, zła wola i takie barbarzyńskie, nikczemne działania, bo to nie chodzi o moją osobę, nawet wracając do wystąpienia, które słyszałem przed chwilą w czasie łączenia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tylko tu chodzi o zaplanowany akt dla celów politycznych, też jakiejś zemsty, który zrealizowany. Powiem w ten sposób, ja bardzo liczyłem na to, że mogę stanąć przed tą komisją śledczą, co do przyszłości się odniosę w tych realiach, które się dzieją. Natomiast niewątpliwie to wszystko, co ma w tym miejscu, jest bardzo takie pouczające co do ludzi, z którymi mamy do czynienia, którzy się dzierżą władzę, do czego oni są zdolni, do jakiej nikczemności są gotowi się uciec, by nawet człowieka, który wtedy, w tym czasie byłem, jak mówią ci ludzie, no, w bardzo ciężkim stanie zdrowia, że rzekomo mogłem być przysłuchiwany. Luty, czy rozumiem, marzec, czy początek marca. Przypomnę, że inaczej niż niejaki Giertych, nie zemdlałem wtedy, kiedy dowiedziałem się, że są czynności procesowe wobec mnie podjęte, tylko przyjechałem za granicę, będąc w trudnej sytuacji zdrowotnej, wbrew zaleceniom prowadzącego mi lekarza, profesora, który chciał, żebym był pod ręką jeszcze do dyspozycji z uwagi właśnie na swój stan zdrowia. I odbiło się zresztą to dla mnie, te działania agresywne z aktualnej władzy, bo 24-godzinne przeszukanie u mnie w domu, uniemożliwienie mi przecież spania jako człowiekowi, no, po ciężkiej operacji. A potem kolejne przeszukania w Warszawie, w których musiałem uczestniczyć, które trwały kolejne wiele godzin. Sprawiło, że dwie doby nie spałem. Będąc zażywając leki, które najsilniejsze, jakie jest na współczesna medycyna na świecie, likwidujące ból. Niestety w wyniku zmęczenia wyrwałem sobie niechcąco tak zwaną doelitowe odżywianie, które miałem podłączone. To była taka rura, która umożliwiała mi uzyskiwanie pokarmu w wyniku trudności, jakie
normalną drogą po tej ciężkiej operacji miałem uzyskiwać. Czy każdy może pozyskiwać odżywianie normalną drogą? I doprowadziło to do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla mnie, rozwoju zdrowia. Właśnie nie twierdzę, że funkcjonariusze, którzy przeprowadzili na polecenie Tuska tę operację, zrobili to celowo. Nie twierdzę, że nie chcieli, aby takie ponieść konsekwencje tych działań. Też wcześniej o tym nie mówiłem, ale pokazuje, że ta bezwzględność ze strony tych ludzi no, nie ma jakichś granic i skrupułów i najwyraźniej chcą to kontynuować, a brak przesłuchania mnie, badania przedbiegłego, jakiejś rozmowy elementarnej, no wszystko mówi o intencjach tej sprawy. Czytałem też, że w 5 ośrodkach rzekomo zasięgano dokumentu. To ja odpowiem w ten sposób. No, w momencie, kiedy dowiedziałem się o rozpoznaniu nowotworu, to było dla mnie szokiem. Dla każdego jest to już informacja dość szokująca, zaskakująca, jak człowiek nie zakłada takiego scenariusza. To tylko wtedy konsultowałem ten swój stan w 4 ośrodkach onkologicznych w kraju przed podjęciem decyzji co do wyboru sposobu leczenia i intensywności drogi powrotu do zdrowia, a potem już w wyniku powikłań, które nastąpiły, niestety operacje. Jestem bardzo wdzięczny, chciałem dodać, lekarzom, którzy ratowali mi życie i w Polsce, i za granicą, natomiast powikłania się zdarzają w sposób obiektywny czasami. W różnych ośrodkach specjalistycznych było ich znacznie więcej niż 5. Byłem konsultowany, no bo na onkologii nie konsultuje się na przykład problemu ze sparaliżowaną jedną stroną głosową, tylko człowiek trafia do innego ośrodka specjalistycznego. Jeżeli chodzi o problemy płucne, to się trafia tak samo gdzie indziej, a nie w ośrodku onkologicznym, etc. Krótko mówiąc, tych ośrodków było dużo więcej, tylko ja bym się chętnie podzielił tą swoją wiedzą i dostarczył tą dokumentację. Tylko że nikt nie podjął nawet próby skontaktowania się ze mną. To jest jako żywo powtórka historii związanej z przeszukaniem mnie w domu i takim widowiskowym włamaniem, wywaleniem przez drzwi. Państwo widzieli ruinację domu, w części przynajmniej związanej z wyjściem, która nie musiała nastąpić, bo ja bym udostępnił klucze, przez telefon wskazał, skąd można je pozyskać, gdyby do mnie realizując swój, można powiedzieć, wybaczyć, kocham psy, ale psi obowiązek funkcjonariusze wykonali, dzwoniąc do mnie i pytając, gdzie są klucze i czy mam możliwość otworzyć im drzwi. Ja bym wskazał miejsce, weszliby, nie byłoby tego zniszczenia, nie byłoby wtedy widowiska na zawołanie Tuska i jego radość, które miało się odbyć. Więc złamano przepisy kodeksu postępowania karnego, nie skontaktowano się ze mną, włamano się do mieszkania, mimo że mieli taką nie tylko możliwość, ale prawny obowiązek. Tak samo tutaj, no, kwestia rozmowy ze mną i pozyskania wszystkich dokumentów, co chętnie bym uczynił, była czymś tak elementarnym i oczywistym, że nie przyszło mi do głowy, że coś takiego może się stać. Bez próby przebadania przy okazji mnie, ale to mniejsze, no ale no, więc wiem, o co tutaj chodzi. Tak to bym zdiagnozował. Jeśli chodzi o motywy działania tych, którzy dzisiaj rządzą Polską. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Mam nadzieję, jeśli pan dyrektor pozwoli, oczywiście, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Wykonuję tutaj też zresztą bardzo ciężką pracę każdego dnia, też i dzisiaj. Przechodząc do rehabilitacji zaleconą mi przez specjalistów w różnych dziedzinach. Jak słychać, mój głos się wyraźnie poprawia. To też jest zasługa, nawiasem mówiąc, polskich lekarzy, którzy w ośrodku leczenia mowy, Światowym Centrum Leczenia Słuchu i Mowy w Kajetanach dali mi ogromną tutaj szansę na powrót do zdrowia w obszarze, który jest dla mnie w sensie profesjonalnym niezwykle ważny. Jest postęp, jest rehabilitacja codzienna i jestem naprawdę zdeterminowany, by wrócić do zdrowia i walczyć o wolną Polskę, wolną od tych złych ludzi, którzy dzisiaj niszczą nasze państwo. Mam nadzieję, że to nastąpi możliwie jak najszybciej. Jestem zdeterminowany, by tak się stało. Ciężko pracuję w tym kierunku, podając się tej bardzo intensywnej rehabilitacji. I ufam, że to przyniesie już niedługo swój finał. Bardzo dziękuję, serdecznie państwu pozdrawiam. I tego też życzymy, by mógł pan jak najszybciej wrócić do pełni sił, do pełni zdrowia. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, był państwa i moim gościem.